25 stycznia wspominamy błogosławionego Franciszka z Irano, prezbitera i męczennika. Franciszek urodził się w mieście Sassari na Sardynii w 1564 roku. Był synem niezamożnej, ale pobożnej rodziny utrzymującej się z pracy na roli. Miał jeszcze dwie siostry i brata. Gdy miał 8 lat, zmarł jego ojciec w czasie epidemii dżumy. Mimo powszechnego analfabetyzmu i ubóstwa, Franciszek zdobył dobre jak na tamte warunki wykształcenie. W jego rodzinie pielęgnowano żywy kult męczenników. W wieku 15 lat Franciszek wstąpił do zakonu ojców franciszkanów. W wieku 22 lat przyjął święcenia kapłańskie. W 1590 roku dowiedział się, że jego kuzyn ze strony matki, Franciszek Serra, diakon i także członek zakonu franciszkańskiego, dostał się do niewoli w Algierze. Dwie próby wykupienia go były nieskuteczne. Franciszek postanowił go więc ratować. Najpierw postarał się u papieża Klemensa VIII o pozwolenie na wyżebranie pieniędzy na podróż do Algieru i okup. Gdy już zebrał potrzebną kwotę i pokonał wiele niespodziewanych trudności, dotarł do Afryki 28 lipca 1602 roku. Niestety w tym czasie wybuchła wojna, a on został posądzony o szpiegostwo. Na początku stycznia 1603 roku został uwięziony. Wiadomość o tym, że wydano na niego wyrok śmierci, przyjął spokojnie. Wcześniej poddano go okrutnym torturom. Do końca namawiano go, by przeszedł na islam, lecz on nie zawahał się i wytrwał w wierze katolickiej. Umierając 25 stycznia 1603 roku, powiedział: „W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mego”. Franciszek beatyfikowany został 12 października 2014 roku. Tegoż dnia papież Franciszek powiedział o nim: „Dziś rano w Sassari ojciec Francesco Zirano z zakonu braci mniejszych konwentualnych został ogłoszony błogosławionym. Wolał zostać zabity niż wyprzeć się wiary. Dziękujmy Bogu za tego kapłana i męczennika, heroicznego świadka Ewangelii. Jego odważna wierność Chrystusowi jest aktem niezwykle wymownym, zwłaszcza w dzisiejszym kontekście bezwzględnego prześladowania chrześcijan”. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Franciszka, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.